położyć na łopatki mistrza Polski Roberta Karpińskiego. Nie jest takie proste. To jest iluzja, bo przecież ja z Robertem ćwiczę, żeby pojedynek z O'Harą, którego on gra, wyglądał, powiedziałbym, prawdopodobnie. No i tak właśnie ćwiczę i takie mam uczucie, że jednym z elementów jest taki wykop w krocze O'Hary. No to właśnie tak to zrobiłem niefachowo, nie robiąc mu krzywdy, że właśnie mam kontuzję i ledwie chodzę na jedną nogę, a za tydzień premiera. Mam nadzieję, że się do wesela zagoi.